Miłość jest bezgranicznym uczuciem do drugiej osoby. Nie myślisz tylko o sobie. Myślisz także o tej drugiej swojej połówce. Miłość to obecność, pracowitość i czułość. Przywiązanie. Miłość jest pasją. Drogą. Pamięcią. Tajemnicza. To miłość jest przyjaźnią. Love is love. Nie sama w sobie. Nie ma czegoś takiego, tak naprawdę. Może być przywiązanie, może być zawrócenie, może być zafascynowanie, ale mimo że tego naprawdę nie ma, bo nikt nie zdefiniował tego w jakikolwiek sposób. Więc trudno jest zdefiniować coś, co jeszcze przez te czasy nie zostało zdefiniowane. A możemy gdybać, aczkolwiek dla każdego jest to inna indywidualna sprawa. No dla mnie chociażby miłość nie ma, to jest zawrócenie, fascynacja albo coś, tak, jakiś element w życiu, etap jakiś, tak? Miłość to... Jezus! Służba! Miłość to obecność. Czym jest miłość? Szczerze, chyba takim nastawieniem na drugą osobę, takim wsłuchaniem się w to, czego ona potrzebuje, czego chce, takim wyjściem z założenia, że ta druga osoba jest ważniejsza, jej potrzeby są dla mnie ważniejsze niż jakieś moje i staranie się spełnić jej prośby, jej oczekiwania, zaspokoić jej potrzeby. Chyba tym jest miłość. Miłość to Jezus. Jezus jest największym źródłem miłości. Miłość to jest Słowo Boże, które nas wzmacnia. Miłość to cel mojego życia. Zaufanie, uśmiech i wierność. Miłość to dar siebie. Miłość to wszystko, co człowiek może chcieć. Miłość to coś, co trwa na pewno całe życie. Jest to doświadczenie, które jest prawdziwe, które się nie kończy, motywuje do tego, żeby z dnia na dzień być coraz bardziej radosnym, żeby bardziej kochać siebie, innych, Pana Boga. I to jest doświadczenie, które buduje. Miłością dla mnie jest Laura. Miłość to sens mojego życia.